Szanowni Państwo, adwokaci i sądy to są własnością Państwa, tych Panów innych, prawda, innej wiary wyznaniowej, za nasze pieniądze, za pieniądze podatników. Oni biorą wielkie haracze, ale... Ale wszyscy prawnicy, nawet mi się w to wierzyć nie chce. No są tacy prawnicy, którzy jakoś przed tą całą sytuacją jakoś radzili sobie, nie wiem, walczyli o tych przedsiębiorców, a teraz nabrali jakby wody w usta. Bardzo mało jest takich prawników, bardzo mało. Są to prawnicy korporacyjni. Proszę pamiętać, korporacja będzie zawsze przeciwko swojemu klientowi. Ale są kancelarie przecież, tak, które obsługują małe, średnie firmy, których jest około 70% w ogóle. Tak, tylko proszę Państwa, te kancelarie, ja rozmawiam z tymi kancelariami, które są tak zwane gigantyczne, prawda, i oni mówią w prosty sposób. To, co my dostajemy honorarium od prywatnego przedsiębiorcy, to jest zero. Ale dostajemy pieniądze za tą sprawę, żeby ona kręciła w koło od kogoś innego. Ale ja się powiedziałem, naród polski nie rozumie kompletnie nic. W jakim bagnie jesteśmy? Jesteśmy w śmiertelnym bagnie. I dlaczego mówię śmiertelnym? Dlatego przejdziemy, chodzi o szczypawki, proszę Państwa. A propos śmiertelności.